Witajcie! Omówiliśmy już pierwszy krok w podstawowej pielęgnacji, czyli oczyszczanie. Przerobiliśmy już temat tonizacji, a dzisiaj czas na preparaty pielęgnacyjne. I opowiem Wam odrobinę o esencjach oraz serum. Czy są to kosmetyki, które powinny znaleźć się w naszej pielęgnacji, jak działają, dla kogo są przeznaczone, ale również jak je stosować. Wiedząc o tym, jak zbudowana jest nasza skóra, ale również jak ona funkcjonuje, w kosmetyce pielęgnacyjnej profesjonalnej wyznajemy taką zasadę, że po tym oczyszczeniu skóry i tonizacji wprowadzamy kolejno preparaty pielęgnujące od tych o najlżejszej konsystencji do tych, które posiadają najbardziej treściwą, najcięższą konsystencję. I taką zasadę powinniście wprowadzić do Waszej pielęgnacji również i Wy, ponieważ ona najlepiej się sprawdza, musicie mi tutaj zaufać. Czyli po tym dokładnym oczyszczeniu skóry, po tonizacji, wprowadzamy kosmetyki o lekkich konsystencjach, przechodząc do tych o konsystencjach treściwych. I tutaj pojawia się pierwszy preparat, czyli esencja. No właśnie, esencje pojawiły się na naszym rynku stosunkowo niedawno i myślę, że ma to duży związek też z takim tematem, który również pojawił się w naszych kręgach beauty, czyli o pielęgnacji azjatyckiej, pielęgnacji koreańskiej. Kilka dobrych lat temu sama wzięłam udział w takiej pierwszej organizowanej w Warszawie koreańskiej konferencji, na której to pojawiły się nowe marki, przedstawiciele marek, rozmawialiśmy właśnie na temat pielęgnacji, jak to wygląda w przypadku Koreanek, ale też miała miejsce prezentacja książki, pierwszej książki Sekrety urody Koreanek Charlotte Cho. Na tej konferencji również pojawiła się sama autorka książki i mogliśmy troszeczkę od niej wyciągnąć więcej informacji niż te, które zawarte są w tej książce, jak to właśnie wygląda wśród Azjatek, wśród Koreanek z tą pielęgnacją. I tam pojawiła się esencja. Esencja, która jest preparatem o konsystencji lekkiej, bardzo wodnistej. Według Koreanek jest to kolejny krok, który należy wprowadzić po tonizacji. Też jeden z najważniejszych kroków i zaraz Wam opowiem, dlaczego tak może być. Esencja, tak jak już wspomniałam, ma wodnistą konsystencję, jest na bazie wody i do niej wprowadzone, do formuły wprowadzone są substancje aktywne. Esencję nakładamy, wylewamy odrobinę na tutaj środek naszej dłoni, rozcieramy i dosyć mocno, intensywnie wklepujemy. Tak, tak, dobrze usłyszałyście. Podobno, tutaj taka ciekawostka, powinno się nakładać 7 warstw takiej esencji na naszą skórę i dosyć mocno ją wklepywać. Dlaczego 7 warstw? Podobno jakieś badania mówią o tym, że tyle warstw tej esencji potrzebuje nasza skóra, aby dać jej optymalne nawilżenie i przyjęcie tych wszystkich substancji aktywnych, które znajdują się w esencji. Czy tak jest? Rzeczywiście nie mam pojęcia, nie mogę Wam tego potwierdzić, ponieważ ja takich badań nie znalazłam, przygotowując się do tego filmu, więc nie wiem, ile jest w tym prawdy i czy to nie jest przypadkiem chwyt marketingowy. Ale no właśnie, biorąc pod uwagę to, że jest to kosmetyk, który nakładamy jako pierwszy po skórze oczyszczonej i stonizowanej, rzeczywiście może być on tym kosmetykiem najważniejszym, bo kiedy skóra jest dobrze przygotowana na przyjęcie substancji aktywnych i tutaj nakładamy już wprowadzamy te substancje aktywne, są one jako pierwsze pobierane do naszej skóry, czyli nasza skóra jako pierwsze je wchłania. Więc może rzeczywiście esencja jest tym kosmetykiem, który powinno się nakładać jako pierwszy. Ale czy musi on się znajdować w naszej pielęgnacji? No nie do końca. Można go wprowadzić, ale jeśli po esencji nałożymy kolejny preparat pielęgnujący, który ma duże stężenie substancji aktywnych, to tak naprawdę możemy tą esencję odrzucić, możemy ją pominąć.
No dobrze, to teraz wiecie już, że esencja jest preparatem o takiej wodnistej, lekkiej konsystencji. Zawiera pewne stężenie substancji aktywnych. Nakładamy ją jako pierwszą na naszą skórę, ale esencje musicie pamiętać też o tym, że one dopasowane są do danego typu naszej skóry, jak również do problemu, na który chcemy działać. Czyli na rynku znajdziecie esencje na przykład na przebarwienia, nawilżające, przeciwzmarszczkowe, ujędrniające czy przeciwtrądzikowe. I pamiętajcie, że jeżeli zdecydujecie się wprowadzić tego typu kosmetyk do Waszej pielęgnacji, to będzie on pierwszym kosmetykiem, który będziecie stosować po tonizacji, ale też ważne jest to, żeby był dostosowany do potrzeb Waszej skóry. Ok, esencje mamy już z głowy. Teraz pojawia się serum. I serum już na naszym rynku jest od 30 lat mniej więcej, może nawet więcej. I tutaj zdradzę Wam ciekawostkę. Podobno pierwszą marką, która wypuściła preparat typu serum na nasz rynek, była marka Estée Lauder i to oto cudeńko, czyli Advanced Night Repair. Jeden z bestsellerów, jak nie bestseller marki i produkt, który najczęściej sprzedaje się na świecie bardzo intensywnie, klientki go chwalą, zresztą sama używam, często do niego wracam i wiem, że jest naprawdę świetny. Ale ja dzisiaj nie o tym kosmetyku, ale o samej historii serum. Założenie było takie, że miał być to preparat, który działa konkretnie na dany problem skórny i stosujemy go jako kurację. Czyli wprowadzamy go w momencie, kiedy czujemy albo widzimy, że nasza skóra potrzebuje czegoś więcej niż tylko krem, ale musicie pamiętać o tym, że serum nie zastąpi Wam kremu. Do tej kwestii przejdziemy później. No dobrze. Szukamy preparatu, który będzie skierowany konkretnie na nasze problemy skóry, czyli przeciwdziałał starzeniu, na przebarwienia, na trądzik, na jakiekolwiek inne problemy skórne, wprowadzamy go do naszej pielęgnacji i stosujemy się tutaj do zaleceń producenta, czyli używamy go albo raz dziennie, albo dwa razy dziennie, albo w porannej, albo w wieczornej pielęgnacji, albo też w porannej i wieczornej pielęgnacji. Nakładamy go w takiej ilości, w jakiej sugeruje nam producent. Zazwyczaj jest to kilka kropli. Najlepiej nałożyć je właśnie tutaj na środek dłoni, rozmasować i lekko wgnieść w naszą skórę. Ile tego serum nakładamy? No tak jak mówię, stosujemy się tutaj do zaleceń producenta. Nie ma jakichś wyznaczonych norm, że musimy go nałożyć więcej w danej okolicy, czy też mniej. Zazwyczaj omijamy okolice oczu. To też jest bardzo ważne, ponieważ tak jak wspomniałam wcześniej, serum jest preparatem, który ma wyższe stężenia substancji aktywnych niż krem. Może się tak zdarzyć, że nakładając go zbyt tutaj wysoko lub też na powieki, dojdzie do podrażnienia okolicy oczu, do łzawienia, dlatego zawsze czytajcie dokładnie zalecenia producenta. Jeśli wspomina o tym, że należy ominąć te okolice, to tak też robimy. Serum możemy nakładać na twarz, na szyję, na dekolt. Mamy również preparaty pielęgnacyjne typu serum do naszego ciała. Ale dzisiaj nie będziemy się na tym skupiać, na pielęgnacji ciała, tylko omawiamy sobie twarz. Serum zazwyczaj jest podane w takim opakowaniu typu właśnie buteleczka i dołączona jest do niej pipeta. Możecie również zwrócić uwagę na to, że serum w większości przypadków posiadają buteleczki ciemne lub też takie, które są mocno kryjące. Nie muszą być ciemne, ale nie są to buteleczki takie prześwitujące. Dlaczego? Ponieważ tutaj, tak jak znowu do tego wrócę, mamy duże stężenia substancji aktywnych, które mogą się zatracać, ulatniać w przypadku na przykład promieni słonecznych, czy też zetknięcia z tlenem, z powietrzem, dlatego producenci zwracają uwagę na to, jak będą wyglądały te opakowania. Często też może się tak zdarzyć, że według zaleceń producenta musimy dany preparat trzymać w zacienionym miejscu lub też w lodówce lub w odpowiedniej temperaturze i na to też zwracajcie uwagę. To jest bardzo ważna kwestia, jeśli chcecie, żeby serum długo wam starczyło, ale też działało w odpowiedni sposób.
I jeszcze jedna ważna sprawa, sprawdzajcie również przydatność serum. Zazwyczaj jest to okres od 6 do 12 miesięcy. W niektórych przypadkach i w dużych stężeniach mamy okres 3 miesięcy lub nawet mniej. Rzadko zdarza się, że jest taki preparat jak serum o trwałości do 24 miesięcy. Co jeszcze takiego ważnego muszę Wam tutaj powiedzieć, jeśli chodzi o serum, to jego konsystencja. W przypadku esencji mieliśmy te konsystencje wodniste, lekkie, tutaj już jest nieco inaczej. To nadal nie jest konsystencja ciężka, treściwa, jest to konsystencja lekka. I mogą być takie serum, które mają znów bazę wody, ale już pewną zawiesinę, już nieco inny kolor. Mogą być też serum w postaci średniożelowej, jak i żelowej. Również serum w postaci bardziej tłustej lub też oleistej. Wszystko zależy od tego, jakie substancje aktywne znajdują się w serum. Jeśli tutaj wspominam Wam o substancjach aktywnych, to bardzo ważną kwestią jest czytanie składów. Ja myślę, że zrobię na ten temat oddzielny film, ale tutaj chcę Wam zwrócić uwagę na to, że czytajcie składy serum. W ogóle wszystkich kosmetyków powinniście czytać składy. Wiem, że czasami jest to niemożliwe i zdaję sobie sprawę z tego, że nie każdy wie, o co chodzi, ale pamiętajcie, że w składzie te substancje, które są najwyżej, na początku, tych substancji jest zawsze najwięcej. I jeśli na przykład producent twierdzi, że dany serum jest preparatem o działaniu nawilżającym, to tych substancji nawilżających szukajcie zawsze na początku składu. No dobrze, ale nie będę się dzisiaj na ten temat rozwodzić. Także wiecie już, że mamy serum o danych konsystencjach. Wiecie również o tym, do jakiej cery i na jakie przeznaczenie jest przydatne serum. I wiecie również, jak serum stosować. Dziś sytuacja wygląda nieco inaczej niż kiedyś i są różne szkoły, ludzie różnie wypowiadają, są różne zdania na temat serum i uwierzcie mi, że są bardzo podzielone. Również w przypadku kosmetyki profesjonalnej, jak również preparatów medycznych czy tych drogeryjnych. Dziś producenci praktycznie wszystkich marek kosmetycznych mają w swojej ofercie kosmetyk typu serum i coraz częściej zaczyna pojawiać się esencja. Ale tak jak już Wam powiedziałam, że najpierw stosujemy esencję, później nakładamy serum, to serum jest też takim kosmetykiem, który nie powinien działać samodzielnie, czyli po serum nakładamy krem. Dlaczego tak się dzieje? Otóż pewnie większość z Was zauważyła, że nakładając serum na skórę i nie nakładając później kremu pielęgnacyjnego, możecie odczuć takie ściągnięcie, przesuszenie, może się tu pojawić. I to się dzieje w momencie, kiedy właśnie stosujemy preparat typu serum samodzielnie. Nie powinniśmy tego robić, bo według tych takich podstawowych zasad profesjonalnych i nie tylko. Według zasad, które stosują Koreanki, Azjatki, ale według tego również, jaką formułę i stężenia substancji aktywnych posiada serum, musicie pamiętać, że tak jak było w przypadku esencji, czyli nasza skóra paruje, woda odparowuje, część tych substancji aktywnych też ucieka z tej naszej skóry, to nakładając serum, ten proces również ma miejsce. I żeby wzmocnić działanie serum, warto nałożyć krem pielęgnujący, który stworzy na naszej skórze taką warstwę, powiedzmy taki film, i zabezpieczy naszą skórę przed tym, żeby ona szybko odparowywała i żeby te substancje aktywne też zbyt szybko uciekały. No i teraz, jeżeli zastosujecie preparat nawilżający, czyli serum nawilżające, i zaraz po nim nałożycie krem nawilżający, to bardzo szybko się zorientujecie, że nie będzie tego uczucia ściągnięcia, przesuszenia, a wręcz odwrotnie, pojawi się nawilżenie. Też już na naszym rynku zauważyłam, że pojawiają się preparaty typu serum, które można stosować samodzielnie. Jak wiecie, kosmetyka zawsze posuwa się do przodu, ale pamiętajcie, że mimo wszystko
stosujcie jednak serum z tym preparatem typu krem, żeby to wszystko miało taki sens, żeby to się uzupełniało i żeby ta skóra działała w odpowiedni sposób. Więc teraz podsumujmy sobie wszystko, o czym dzisiaj powiedziałam. W pielęgnacji, prawidłowej pielęgnacji, zaczynamy jak zawsze od oczyszczenia skóry. Następnie tonizacja i przywracamy odpowiednie pH. Kolejny krok to jest esencja. Lekki, wodnisty preparat, który zawiera w sobie substancje aktywne. Nakładamy, wklepując lub wgniatając w naszą skórę. Zaraz po nim nakładamy serum. Preparat o większym stężeniu substancji aktywnych niż esencja, ale również krem. Zawsze stosujemy się do zaleceń producenta, czyli czytamy to, co jest na ulotce lub też na opakowaniu, dobieramy serum w odpowiedni, tak jak i esencję, do odpowiedniego problemu naszej skóry. A następnie na zakończenie, kiedy już poczujecie, że serum się ładnie wchłania, nakładamy krem pielęgnujący. Oczywiście najfajniej będzie, jeśli będziecie używać kosmetyki z tej samej linii. Dlaczego? Bo działając esencją, serum i kremem o podobnych składach i substancjach aktywnych, wzmacniacie działanie każdego kosmetyku po kolei. Czyli nakładając esencję, na przykład zawierającą kwas glikolowy w składzie, przykrywacie serum zawierającym w składzie kwas glikolowy w wyższym stężeniu, a następnie nakładacie krem, który będzie miał w składzie emolienty, substancje nawilżające, filmotwórcze, chroniące naszą barierę naskórkową i przykrywacie serum i substancje aktywne. W ten sposób nie ma nadmiernego uciekania wody z naszej skóry, również substancji aktywnych, które na niej pozostały. Skóra wchłania i wciąga to, co jest dla niej potrzebne, czyli te substancje aktywne. Wzmacniamy działanie każdego kosmetyku, ale również wzmacniamy efekty. Wiem, że dla części z Was może się to wydawać dosyć skomplikowane, ale z drugiej strony, jak zwrócicie uwagę na to, jakie te kroki powinniśmy wykonywać w tej naszej pielęgnacji, zdacie sobie sprawę z tego, że to wcale nie jest tak skomplikowane i wcale nie jest takie trudne. Pytanie tylko, no właśnie, czy esencja i serum są to preparaty, które rzeczywiście są nam potrzebne w pielęgnacji? Z jednej strony tak, z drugiej strony nie. Esencja według mnie to jest taki dodatkowy kosmetyk, który może, ale wcale nie musi pojawić się w Waszej pielęgnacji, bo substancje aktywne, które mamy tutaj, możemy zastąpić dobrym serum. Więc tak naprawdę można by było powiedzieć, że odrzucamy esencję, a skupiamy się na fajnym serum, o dobrych substancjach aktywnych, ciekawej formule i dobrze ukierunkowanym do naszego problemu skóry. Z drugiej strony, serum to jest też kosmetyk, który jest dużo droższy niż krem. Ja sobie oczywiście zdaję sprawę z tego, że nie każdą z nas będzie na nie stać, ale jeśli chcecie zauważyć szybciej działanie, o którym myślicie, czyli na przykład chcecie podziałać na zmarszczki i chcecie, żeby to wygładzenie, zniknięcie tych delikatnych linii zmarszczek się pojawiło, żeby ta skóra była mocniej ujędrniona, to stosując tylko i wyłącznie krem, nie zadziałacie tak intensywnie i tak szybko, jak stosując krem i serum. Więc tutaj warto pomyśleć o tym, żeby jednak serum wprowadzić. Też bardzo często pojawia się taka opinia, że nasza skóra przyzwyczaja się do danego kosmetyku i jeśli przez jakiś czas stosujemy serum, to powinniśmy z niego zrezygnować i pomyśleć o jakimś innym kosmetyku lub też pomyśleć o tym, żeby zrobić właśnie przerwę i wrócić do serum za jakiś czas. I tak, i nie. Oczywiście kwestia tego, że nasza skóra przyzwyczaja się do danych kosmetyków, to jest mit. Ale tutaj też musiałabym zrobić na ten temat oddzielny film, żeby Wam dokładnie opowiedzieć co i jak. Natomiast możecie, oczywiście, że możecie traktować serum jako swoistą kurację i wprowadzać je w momencie, kiedy na przykład potrzebujecie jakichś silniejszych rezultatów. Ale nie ma takich badań,
i nie jest to jakoś specjalnie potwierdzone naukowo, że nie możecie serum stosować przez cały rok. Zamiennie. Możecie na przykład rano stosować serum o takim działaniu, a wieczorem działać serum o zupełnie innym działaniu. Możecie łączyć ze sobą marki i wcale nie muszą być to te same linie kosmetyczne. Możecie stosować serum na przykład przez 2 miesiące danej marki, a później wprowadzić serum przez kolejne 2 miesiące innej marki i działać tutaj wspólnie. Tak naprawdę pielęgnacja powinna się uzupełniać, powinna Wam sprawiać przyjemność i powinna być dostosowana do Waszych potrzeb, a zwłaszcza potrzeb Waszej skóry. I na tym powinniście się skupiać. Na tym powinniście skupiać uwagę. Wiedząc o tym, jaki macie zasób portfela, jakich substancji aktywnych szukacie, ale też na jaki problem chcecie podziałać, w tym kierunku uróbcie Wasze zakupy i układajcie Waszą pielęgnację. Ja będę zawsze podkreślać, że do pielęgnacji trzeba podchodzić holistycznie. Pielęgnację trzeba lubić, ona musi Wam sprawiać przyjemność i trzeba mieć na nią czas. Jeśli jesteście osobami, które są mocno zapracowane, nie mają czasu na to, żeby wklepywać 10 tysięcy kosmetyków, nakładać 7 warstw esencji albo też 10 preparatów pielęgnujących, no to pomyślcie o tym, co jest dla Was najważniejsze, na Waszej skórze jest najważniejsze i na tym skupcie Waszą uwagę, czyli dobre oczyszczenie, tonizacja i aktywna pielęgnacja. Na dziś będzie już tyle. Już nic Wam nie będę tutaj więcej mówić, motać Was i wprowadzać w różne kwestie pielęgnacyjne, bo wiem, że może być za dużo. Natomiast w następnym filmie skupimy się już na pielęgnacji typu właśnie krem i krem pod oczy. Bo wiem, że to też Was interesuje, jak dobierać krem, jaki krem powinien być do danego typu skóry, plus ta pielęgnacja pod oczami, czy stosować krem pod oczy, czy stosować krem pod oczy i na powieki. Jest tego naprawdę bardzo dużo, także w następnym kroku pielęgnującym, pielęgnacyjnym skupimy się właśnie na tych formułach i tych kosmetykach. Dziękuję Wam bardzo serdecznie za uwagę. Przypominam, że najważniejsze linki znajdziecie jak zawsze w opisie do tego filmu. Jeśli macie oczywiście jakieś pytania lub też coś jest dla Was niezrozumiałe, chcecie czegoś więcej się dowiedzieć, to dajcie znać oczywiście w komentarzach. Dziękuję Wam bardzo serdecznie za uwagę i zapraszam do kolejnych filmików. Trzymajcie się ciepło. Pa!